Może nie wszyscy z was mogą to wiedzieć, z niektórym już na ten temat rozmawiałem w komentarzach, że to właśnie Revan jest moją ulubioną postacią z uniwersum Star Wars. I domyślam się, że nie tylko moją, wiele osób, które w stopniu mniejszym lub większym znają legendy, czy inaczej mówiąc Expanded Universe, lub które grały w pierwszego Kotora, znają Dartha Revana. I większość z tych osób bardzo polubiła Rycerza Starej Republiki. Nie powinno więc dziwić, że tym ludziom i mnie bardzo zależy na tym, aby Revan został do nowego kanonu wprowadzony. I wszystko wskazuje na to, że Lucasfilm do tego dąży. Jak widzicie po tytule filmu, najprawdopodobniej możemy mieć pierwsze oznaki powrotu do kanonu Revana. Pomijając kwestię, czy ostatni Jedi wam się podobał, czy nie, gdyż nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia, skupmy się na tym, co może być symbolem powrotu Starej Republiki. Zaraz po premierze filmu został wydany ilustrowany słownik do filmu i w nim została zawarta bardzo ciekawa informacja. Mianowicie został pokazany naszyjnik, który trzymał Luke w swojej chacie na Actow, który według opisu zawierał fragment kryształu miecza świetlnego Sithów oraz drugi opis, że jest to odzyskany wisiorek Konkwistadora Jedi. Wybaczcie, ale nie wiem jak inaczej przetłumaczyć na polski Jedi Crusader. Będąc szczerym, posłużyłem się tutaj stroną Biblioteki Osus. Ale wracając do sedna sprawy, Jedi Crusader mieli również inną nazwę, która wywodziła się od imienia naszego dzisiejszego bohatera, Revanchist. Rewanżyści, jak to również zostało przetłumaczone na polski, byli grupą Jedi pod wodzą Revana, który poprowadził ich do wojny przeciwko Mandalorianom. Ech, piękne czasy. Jedi po wojnie przeszedł na ciemną stronę mocy i zmienił swój miecz świetlny z fioletowego na czerwony i to właśnie do tego miecza może odwoływać się ten słownik. Revan został zdradzony przez swojego ucznia i przyjaciela Malaka, który chcąc zabić swojego mistrza, rozkazał zniszczyć jego okręt flagowy. Revan przeżył, ale w zasadzie nie wiadomo co stało się z jego mieczem. Kryształy Kyber są wytrzymałymi tworami, a więc mogły przetrwać eksplozje i w jakiś sposób, po wielu, wielu tysiącach lat, pozostałości po mieczu trafiły w ręce Luke'a Skywalkera. Być może w odnalezieniu tego kryształu pomógł mu kompas, który Luke 30 lat przed fabułą filmu znalazł na Pilio, co przedstawia historia z Battlefronta 2. Tajemnic jest tutaj nadal mnóstwo, a co ja o tym myślę? Myślę, że trzeba się uspokoić, poczekać. Mimo, że w legendach jedynymi Jedi Crusader byli właśnie Jedi Revana, tak jednak jest to nowy kanon, więc wszystko można tutaj wprowadzić. Choć domyślam się, że Lucasfilm nie zamierza wyrzucać postaci Revana do kosza, bo jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobistości Star Wars i fani tak łatwo nie puściliby tego płazem. Ba, boję się myśleć, co by zrobili fani, gdyby Lucasfilm lub Disney całkowicie zrezygnowało z Revana. Ale tak jak mówię, spokojnie. Być może jest to tylko wybadanie terenu przez twórców uniwersum, żeby zobaczyć jak fani zareagują na chociażby lekką zmiankę na temat Revana. I to da im do myślenia, co dalej z tą postacią zrobić. Przypominam, że nie jest to pierwsza taka próba wprowadzenia Revana do kanonu. W usuniętej scenie z serialu Wojny Klonów, on oraz Darth Bane objawiają się synowina Mortis. Gdyby ta scena nie została usunięta, Revan już byłby częścią kanonu i domyślam się, że opis wisiorka z Last Jedi zawierałby chociażby jego imię. Ale dobrze, że z Clone Wars zostało to usunięte, gdyż według mnie, aby Revan powrócił do kanonu, musi zostać opisana wokół niego jakaś historia w postaci serialu, filmów, cokolwiek, gdyż dla mnie taka postać tylko w taki właśnie sposób ma obowiązek zaistnieć w nowym kanonie Gwiezdnych Wojen. A jakie wy macie domysły, wyjaśnienia dotyczące owego tajemniczego kryształu, który posiadał Luke? Piszcie w komentarzach swoje opinie na ten temat i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. A na ten moment trzymajcie się i niech moc będzie z wami.